Informowałem Państwa już, że do Urzędu Miasta Gminy Pskowa wpłynął dokładnie 28 czerwca tego roku wniosek jednego z przedsiębiorców działających na terenie wsi Osoba Sień. Wniosek o ustalenie, wydanie warunków zabudowy dotyczących budowy biogazowni. Po różnych proceduralnych działaniach wniosek został uznany za kompletny. W międzyczasie była też próba podjęta w Urzędzie Miasta Gminy Pskowa o przekazanie tej sprawy do instancji wyższej, czyli do samorządowego kolegium odwoławczego. Ostatecznie zostaliśmy wskazani jako organ, który ma tą sprawą się zajmować. 31 lipca zostało wszczęte postępowanie administracyjne, które wywołało dosyć znaczący protest, niezadowolenie mieszkańców grupy, znaczącej grupy mieszkańców Osoby Sieni. Płynęło do urzędu m.in. pismo podpisane przez 350 osób sprzeciwiające się budowie biogazowni. Zostały skierowane do urzędu również wnioski, jest ich 80, bodajże 7. Wnioski o ustanowienie strony w tym postępowaniu, zaczęły się pojawiać również pisma inwestora. Wszystko to spowodowało, że procedura zaczęła jawić się jako bardzo skomplikowana i wymagająca sporej ilości czasu, zanim moglibyśmy dojść do projektu decyzji administracyjnej. W międzyczasie wpłynęło też do Urzędu Miasta Gminy we Pskowie pismo podpisane przez wicewojewodę lubuskiego, pana Jana Śpirego, w którym to piśmie została zawarta opinia. Nie ma ona mocy prawnej, nie wpływa na postępowanie administracyjne, ale jest to opinia organu, który nadzoruje od strony prawnej działanie urzędu. Stąd myślę, że też warto było ją wziąć pod uwagę. Z tej opinii wynika jednoznacznie, że zdaniem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego najwłaściwszą formą do wydawania lokalizacji tego typu inwestycji jest jednak droga miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wreszcie pojawiło się również pismo w naszym urzędzie kierowane do nas przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który domagał się zajęcia stanowiska przez urząd w zakresie oddziaływania tej planowanej inwestycji na znajdujący się w sąsiedztwie zespół pałacowo-parkowy wpisany do rejestru zabytków. Z procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy nie wynika obowiązek uzgadniania tej decyzji z konserwatorem zabytków, a również uzgadniania tej decyzji z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Natomiast w wielu pismach, wnioskach kierowanych do urzędu przez mieszkańców Osoby Sieni tematyka dotycząca właśnie oddziaływania na naturalne środowisko była podnoszona. Natomiast droga dotycząca uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego nie tylko, że daje możliwość udziału społeczeństwa w przygotowaniu i w efekcie zatwierdzeniu projektu planu, to również nakłada obowiązek uzgadniania projektu planu z licznymi instytucjami, w tym m.in. tymi dwiema, które zostały przeze mnie wymienione, czyli z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a również z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. To wszystko spowodowało, że 18 września w ubiegłym tygodniu podjąłem decyzję, oczywiście po konsultacjach i z prawnikami, ale również z naczelnikiem Wydziału Planowania Przestrzennego, panem Leszkiem Piotrowskim, podjąłem decyzję o zawieszeniu postępowania w sprawie warunków zabudowy do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Taką delegację burmistrzowi daje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z tym, że ten termin zawieszenia nie może być zbyt długi, czyli nie można zawiesić bezterminowo. Zgodnie z przepisami tym maksymalnym terminem jest dzień 27 marca przyszłego roku. I teraz jeżeli Wysoka Rada podejmie dzisiaj uchwałę dotyczącą przystąpienia, bo leży to tylko i wyłącznie w kompetencjach Rady Miejskiej, to deklaruję, że wspólnie z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego w dniu jutrzejszym od samego rana rozpoczynamy procedurę dotyczącą planu, czyli dajemy ogłoszenie do prasy, rozsyłamy zawiadomienia o przyjęciu tej uchwały, zapraszamy do składania wniosków
I tutaj wnioski również mogą składać mieszkańcy osoby jesiennej, ale nie tylko. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Każdy obywatel ma prawo do składania takich wniosków. Te wnioski w dalszej części są przekazywane do wyłonionego projektanta, który uwzględnia te wnioski w projekcie planu, a zatem chciałbym raz jeszcze poprosić radnych Rady Miejskiej we Wschowie o podjęcie przedłożonej uchwały. Dziękuję. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jedenaście głosów za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Pięć. Wstrzymał się. Uchwała została